Z tym ja tak... Ooo! Zrobić! Ała! Zapili mnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym grze Slime Factory! Pewnie każdy z was czeka na Slime Rancher 2, ale Slime Ranchera 2 jeszcze nie ma, ale jest za to gra, która jest też chyba Slime Rancherem, tylko że innym. Nazywa się Slime Factory. I jak zobaczyłem tę grę, to od razu wiedziałem, że muszę w nią zagrać, bo Slime Ranchera uwielbiałem. Zobaczmy, czym się różni Slime Factory od Slime Ranchera. Czy jest ta gra jest taka sama, czy może jest inna? Kurde, takie słodkie ten, słodkie menu. Musimy się nadać, doła, nazwijmy się Impo. Po prostu Impo i klikałem play. Ale ładny loading jest, wow. Jesteśmy w grze, welcome to Slime Factory. Mam eksplorować cały świat i jest jakiś robot, który będzie mi pomagał w informacjach na temat gry, okej. I muszę zbudować coś dla slime'ów, dobra. Niestety polskiego języka nie ma, dlatego będziemy musieli grać na angielskim. Musiałem oczywiście zmieścić sobie grafikę, bo gra zacinała i to strasznie zacinała. To jest jakiś robocik, co tam jest napisane? Build block, okej, 40, coś ma zdobyć. Ale ta gra ma zarąbistą muzykę. I czemu mój celownik jest w takim strasznie dziwnym miejscu na ekranie? Dobra, niech sobie powiedzieć, że jest w tym miejscu. Pierwszy raz celownik jest w tak dziwnym miejscu na ekranie, zawsze jest na środku. No, no, no dobra, niech będzie. Mam znaleźć lokację ze slajmami, okej. I tak te slajmy chyba wciągamy, dobra, trzymam tego slajma i wciągamy go, okej. Czy ja go wciągnąłem? Czy co ja zrobiłem? Zaraz, spróbuję jeszcze raz. Mogę z daleka to zrobić? Nie, muszę w miarę podejść do tego slajma, dobra. I teraz daję go tutaj. I czy on? On tu wchodzi? Tak, chyba ja go zbieram. Nie wiem, co się dzieje. Ta gra zdecydowanie jest w dość wczesnej fazie jeszcze, bo nie ma dźwięków wielu. Ale te slajmy mają jakieś takie słodkie dźwięki, takie... Albo ta muzyka jest tak relaksująca, tak fajna, tak mi się podoba, wow. To jest taki relaksujący Slime Rancher normalnie. Ej, super pomysł. Ej, co to jedzenie? To jest żarcie chyba, jak mogę to podnieść? O, chyba to podniosłem jakoś dziwnie. Dobra, nie mogę to na razie podnieść. Musimy się wrócić, z tego co widzę. Tam, zabraliśmy slajmy, ja wezmę tu slajm może jeszcze za sobą. Pyk, masz do środka, ty też chodź do środka. Pum. Dobra. I wracamy do tej strzałki. Musimy do niej pójść. Jeżeli się pytacie, czemu mam okulary, to nie wiem, czemu mam okulary. Nałożyłem, bo wyglądają zarąbiście, dlatego nałożyłem. Dobra, mam kliknąć na robota. A! O tak o, dobra. I mam wyciągnąć po prostu slajma i mam włożyć tutaj? Tak? Read to collect. Nie, tędy, tutaj. O! Co? Właś tam gnój jeden! Właś! Pyk, wrzuciłem cię. To ma być w ten sposób, dobrze jest? Czy ja mogę tu wchodzić? Tak, ja mogę tu wchodzić, okej. No i slime jest tu uwięziony już w klatce. Dobra, mam to zrobić kilka razy, czy co? Dobra, powiedzmy, że zrobię to kilka razy. Halo, slime, wbijaj tam, co ty robisz? Tak nie można. Tędy, pum! Więcej slime'ów, dobra. Więcej slime'ów, do środka, pyk, jeszcze jeden slime. Dziwię się, że zdecydowanie te slime'y wkłada. Możliwe, że coś źle robię, ale mam nadzieję, że nie. Więcej! O! Teraz działa, dobra, czy musiałem wszystkie wrzucić, dobra. O kurde, czy robi się właśnie noc? Tak, robi się noc. My musimy sobie wziąć tą oto skrzynkę. Dobra, muszę sobie te okulary zdjąć, bo te okulary sprawiają, że jest jeszcze ciemniej, nie? O! To podnoszę, to trzeba trzymać, okej. I mogę rzucić tym, dobra. Zostawię sobie tę skrzynkę i zbiera się jabłka. Jak się jabłka zbiera? Tak się zbiera jabłka, dobra. I do skrzynki. My w tej skrzynce mamy dużo jabłek chyba. Bo mamy już 33. Co jest z tym jabłkiem? Czemu nie mogę tego jabłka? Dobra, jabłko, chodź. Pum. Dobra, ta gra zdecydowanie wymaga trochę lepszych mechanik z pewnymi rzeczami, bo widać, że te mechaniki są tak dość biedne. I co mam teraz zrobić? Czy ja mam stąd wziąć jabłka i włożyć je tutaj do środka, czy o co chodzi? Nie wiem, dziwny trochę jest ten crafting, ale weźmy sobie powiedzmy, a jak mam wyniosnąć jabłko? Mam włożyć... Tak się wkłada, dobra, okej. Okay. I to teraz przetwarza. I co mi dasz? Co mi dasz? Mogę nałożyć moje okulary świetne, dobra. I jak to teraz działa? Mogę... aha, okej, nie za bardzo rozumiem, co się dzieje w sumie. Gdzie mam to dokładnie włożyć? Wkładam tutaj, dobra. I co dalej? Okej, teraz mogę tu kraftować rzeczy chyba? Aha, tu potrzebne są... Tu potrzebne rzeczy takie na przykład jak jabłko i inne tego typu, dobra. Powiem wam, że ta gra ma potężne bugi, ponieważ przed chwilką... Ekran mi się włączył z craftingu i nie chciał się wyłączyć, choć ja grałem w tą grę, chodziłem sobie w tej grze. Teraz zniknął mi crafting w ogóle.
Zrobiłem loading i ten robot ma z powrotem tą skrzynkę, której nie mogę podnieść żadnym przyciskiem. Naprawdę nie wiem, co się odwala. Bo ta gra zdecydowanie jest jakiś tak wczesnej fazie, to jest jakiś szok. To są slime. Ej, to jest więcej slime'ów w tej grze. Wow, to wcale nie jest mało slime'ów w tej grze. Ta gra wydaje się wczesną fazę, ma tyle ile slime'ów. Jest jakiś regular slime, stone slime, carapace slime i jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć różnych innych slime'ów. Wiadomo, slime'ów nie ma tak, że jak w Slime'a Cheshire, ale to jest jakaś nowa w ogóle gra, która dopiero co powstaje, nie? Więc nawet nieźle. Ale gra ma szczerze potencjał, nie? Gra ma potencjał. Jakby twórcy tak mega zajęli to grą i tak dalej, dużo miłości, to ma jakieś by na nowy poziom wejść. Ale rzecz w tym, że Slime Rancher 2 niedługo wychodzi, więc ta gra będzie miała trochę ciężko. Gdyby jeszcze był Slime Rancher 1, nie? I gdyby do Slime Ranchera 2 jeszcze dużo czasu było, to ta gra mogłaby nawet być niezła, nie? Ale jak wyjdzie Slime Rancher 2, to raczej on bardzo mocno ściśnie wszystkie gry, wydaje mi się, szczególnie taką grę. Bo oni mają już wiadomo, dużo większy budżet, dużo więcej ludzi, dużo więcej czasu i wszystkiego, nie? Więc to jest inna w ogóle, inna sprawa. Ale zobaczmy, co w tej grze jest. Jeżeli byście chcieli więcej odcinków z tej gry oczywiście, to napiszcie komentarz, zostawcie lajka. Jak zobaczycie, że więcej, czyli żebym tą grę odkrył i pokazał wam, to spoko. To zobaczymy, co jest więcej w tej grze. To jest jakiś groźny slime, mega groźny. O kurde, dobra, to jest jakiś atakujący slime, ja pitole, dobra, zwalam są. Co za frajer jeden? Czemu ty respisz jakieś miniony, które atakują mnie? Kurde, już dostałem damage, już mam 95... Zaraz, czemu nie mogę tego przejść, co się dzieje? Oła! Coś mnie atakuje, coś mnie pije! A ja nawet nie wiem, gdzie jestem już, co się dzieje ze mną, nie wiem. Jest za ciemno. Tam są moje slime na pewno. W dobrym kierunku idę. Dobra, czy jestem w dobrym miejscu? Tak, chyba jestem w dobrym miejscu. Czemu ten slime jest na górze? Czy te slime zaczęły już odwalać manianę i wyskakują z rancha? To tak specjalnie zrobili twórcy, ja tak samo jak slime szarzyłem sobie. Ten to jest zły, ten to jest bardzo zły, a bo on jedzonka nie ma. No tak, czy tu jedzenie jakieś pojawiło? Dobra, robot, czy ty możesz pójść ze mną, proszę? Czy ten robot się... Nie gadaj, że ten robot się... Dobra, pójdzie teraz ze mną? Pcha go... Pójdzie chyba ze mną? Co to jest za jakiś slime dziwny? Czy ty mnie atakuje? Ooo! Atakują mnie, no jakie slime atakują? Co jest? Czemu oni mnie atakują? Co oni chcą ode mnie? Co się dzieje? Szybko, spal te slime, cokolwiek, może oni giną od tego, od światła. No chyba poszły te slime, nie? Tu są. Oni idą w moim kierunku. Robi się dzień! Robi się dzień! Idźcie stąd, slime, co tu się dzieje? Co tu chodzi w ogóle? No weźcie, idźcie stąd, jak mam ich wyrzucić? One mi piją cały czas. Kurde, te głupie slajmy to są! Weź je robot zabij czy coś. Jak mam się pozbyć? Mogę ci strzelać? Co zrobiłem? Co się dzieje? Czekajcie, mogę strzelać jakąś wodę czy coś. Chyba nie wiem, co mogę z tą skrzynką zrobić. Ona chyba serio się zbugowała i to tak totalnie. Ona nie powinna być tak wielka. Patrzcie, jak się na nią nakłada, to ona wystaje poza wszystko. Co tu się dzieje? Ej! Czy ja właśnie powiększyłem skrzynkę w jakiś dziwny sposób? Okej, no mniejsza, walić to. Co tu się dzieje? Czy ja mogę pozbyć się tych bloków jakoś stąd? Serio, chciałem te bloki się jakoś pozbyć stąd. Dobra, ja zaraz patrzcie, co się dzieje. Ja się boję tego puścić, to może wypaść poza mapę. Śmiesznie to jest zrobione. Dobra, weź robot, może 10 bloków. Ja pitole, czemu tak wypada cały czas? Dobra, rzuć to gdzieś tam. Albo dobra, przyczepię to, bo jeszcze coś się z tym stanie. Pyk. Robot, możesz to nałożyć, please? Nałóż to, please, tutaj na siebie. O co tu chodzi, nie rozumiem. Dobra, mogę zrobić takie drugą skrzynkę, czy nie ma takiej drugiej skrzynki? Dobra, mniejsza o to, idziemy zwiedzać coś, bo te skrzynki są takie totalnie zbugowane i nie wiem co zrobić. Idziemy dalej. Zobaczmy, co jeszcze odkryjemy w tym świecie. Slime Factory, ale zdecydowanie ta gra jest tak pobugowana, że czasami może się stać totalny przypał z rzeczami. Tu są kryształy, tu są, kurde, ja pewnie będzie można jakoś wydobyć. O, ej, halo, co się dzieje? Tak jakby trochę, czy my to wydobyć? Nie. Rotate Q. Nie wiem, co się stało. Zbugował się dźwięk w grze. Odbugował się. Ta gra zdecydowanie jest w wczesnej fazie. Może nie róbmy nic z kratowaniem w tej grze na razie, bo to nie wyjdzie. Pozwiedzajmy sobie, to da się zrobić. To się jeszcze nie zbuguje, wydaje mi się. Jakieś śmierdzące kupsko tu leży, ty, co jest? Ty, we to sprzątnij robot. No nie, się ciemno już robi, jak ja mam zwiedzać, jak ja mam w takich warunkach grać, jak tu ciemno będzie? Jak ty kupsko zebrać? O co jest z tym kupskiem? Dobra, nie, walić te kupsko. Nie wiem, o co chodzi z tym kupskiem. No nie, znowu mnie strzela jakiś gnój. Po kurde, ile to się zrobiło tych slamów niebezpiecznych. Dobra, spadamy stąd. Śmieszne jest też, jak biegamy, to są te strzałki na górze, jak za nimi takie. Jakby ktoś mega szybko biegnie. Fajne. Nie, no nic nie widać, to jest zbyt ciemno, nie? I ta noc jeszcze do tego niebezpieczna. Ja sobie nie mogę stanąć w miejscu, czekać na dzień, bo mnie zaraz coś zje, nie? O kurde, przyjemnie się, że to jakiś potwór jest, ale to jest po prostu jakaś wieża. Dobra, wróciliśmy do bazy z baryło blue kryształów, tylko nie mam pojęcia, co z nią mogę zrobić, ała!
Zabili mnie. A jeszcze raz pietotek jak mnie zabijają. Ale o co chodzi, że masz mnie taka brygada goni? Ty no, zobaczcie to. Goni mnie cała brygada tych slime'ów powalone. Ej, co, o co chodzi w nocy? To jakieś chore, to no, to jakieś chore. Co to jest? A, ty, to chyba zginąłem, nie? A nie, to jakiś teleport jest, o co chodzi? Kurde, się już to skinęła, to teleport tak jest. O co tu chodzi? Co się dzieje? Czemu mnie gonią dalej? Jak mam się ich pozbyć? Niby jest jakaś broń na nie, czy coś takiego? Powalone to jest, dobra, idźcie stąd, idźcie, odejdźcie już, dobra, dzień się chyba za zrobi, nie? Co się chyba dzień zrobi? Tak, robi się dzień! Dziękuję ci, dzień! Zniszcz te chore slajmy, głupie! Weź spadaj, gość, jaki dziwny jesteś. Oni mnie wgryzają mi, nie mogę biegać. O co chodzi? O powolone to jest jakieś. Ej, co oni mi moją grubo... Oni mojego robota zabijają. Ale nie, on chyba... On jest chyba nieśmiertelny, nie? Ten robot. No, on chyba nieśmiertelny jest. Nie mogę do nich podchodzić, nie są zbyt groźni. A, aha? Co się stało? Czemu mnie teleportowało? Jestem... O kurde, to mój dom? Ale kuzacki dom, jak z RPGa jakiegoś, gościu. Ale fajny. To mi się podoba. Co tam, jakieś książkę maga? Czy mogę jakieś zaklęcia mieć? Mogę zabijać te potwory? Wszystkie, co to? Jakieś rzeczy do budowy. A, możemy tu budować te meble. Skrzyniu nie można zbudować. Już nie wiem po co. Fajne łoże mamy, takie dość duże. Tylko, może jakieś slajowe. nic nie mówiłem. No. Ale jakby co, to wiadomo, można znaleźć partnera do spania. Czy oni znikli? Oni znikli już, dobra, oni znikli. Totalnie nie mam pojęcia, o co oni w tej grze. Ta gra wydaje się dość skomplikowana, ale wiadomo, da się pewnie ogarnąć. Tylko jest dość zbugowana i nie wiem, jak wszystko co działa. Pewnie da się tego się ogarnąć. A! Teraz już potrafisz coś wziąć w rękę, gnoju jeden. Teraz już potrafisz. Mogę to włożyć tutaj? A mogę tutaj włożyć? Od tyłu? Nie, ty nie mogę. Dobra, no to nie wiem, położę tutaj, niech se leży. Dobra, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, Slime Factory, wiem, że nie zrobiliśmy, ale gra jest strasznie pobugowana. Napiszcie komentarz, zostawcie lajka, jak zobaczę, że chcecie więcej odcinków z tej gry i was serio ona ciekawi, to pokażę wam więcej i postaram się psychicznie wytrzymać z tymi wszystkimi bugami, które tu się dzieją. Nie rozumiem, o co chodzi z tym, czemu to jest tak wielkie, czy to serio powinno tak być? Czy to jest serio normalne i po prostu ja jestem głupi, ja myślę, że to jest buga, to wcale bug nie jest, tylko tak powinno być, nie wiem, to jest strasznie dziwne. No, ale jak coś to gra się nazywa Slime Factory, dziękuję wszystkim za oglądanie, bye bye!